Jak kichnę, to umrę. Witam wszystkich w punkcie zaczepienia. Ja jestem Irek, to jest mój kanał rowerowy. W tym odcinku dowiecie się, kto dostanie jersey POK i o tym, dlaczego nie nagrałem odcinka, będąc w Polsce, i o tym, jak wracam do gry po dosyć ciężkim upadku. Niedługo mija miesiąc od momentu, jak nie mogę kichnąć, to znaczy chcę kichnąć i dochodzę do tego momentu, w którym biorę ten ostatni oddech i wtedy mój organizm mówi mi: umrzesz, i wstrzymuję kichnięcie. Także od miesiąca nie udało mi się kichnąć i to trochę dziwne uczucie, mam nadzieję, że kiedyś będę mógł. Przynajmniej mogę już ziewać, bo ziewać też jeszcze niedawno nie mogłem. Jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, lekarze nie wiedzą, co mi się stało, tak naprawdę skąd wzięła się ta krew w opłucnej, stawiają na rozszczelnienie się gdzieś tam klatki piersiowej, na łączeniu żebra, chrząstka. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie, oddycham już prawie pełną piersią, czuję się coraz lepiej i w sobotę, czyli teraz już niedługo, za kilka dni, kolejny raz wyskoczę na rower. Będziemy mieli event MTB, o których kiedyś dawno temu wspominałem. Mniejsza z tym. Dlaczego nie nagrałem odcinka, który miałem nagrać w Polsce, czy odcinka, w którym powiem to, co powiem dzisiaj, a miałem powiedzieć wtedy. No więc tak, wybraliśmy się do Polski pięknym, jeszcze nie zabytkowym, ale już nowoczesnym promem linii Pol Ferries. W sumie na urlop, ale też nie na urlop, ponieważ jechałem tam w określonym celu. Zjadłem pasztecika, zaszczepiłem się w Szczecinie, który oczywiście nie rozczarował mnie swoim urokiem jak zwykle. I popełniłem kilka błędów, planując to wszystko. Po pierwsze, zabrałem ze sobą gravela i postanowiłem, że będę jeździł, że będę troszeczkę próbował te płuca rozciągać. To był błąd. Pierwsza jazda 35 km jakieś polegało to na tym, że wyszedłem chyba na drugi dzień po przyjeździe, wyszedłem pojeździć po niewielkim mieście, z którego pochodzę, i powiedziałem sobie, że będę jeździł tak długo, aż kogoś znajomego nie spotkam. Jak się okazuje, większość ludzi umarło albo wyjechało, więc było bardzo ciężko. Zrobiłem sobie później dzień przerwy, czułem się całkiem nieźle, słuchałem organizmu, jakie wysyła mi sygnały, było ok, i zrobiłem 75 km bardzo fajną trasą z Trzebiatowa, czyli z miejsca, z którego pochodzę, do Mrzeżyna, prawie gotową ścieżką rowerową, już nie trzeba jechać szosą. A później wzdłuż wybrzeża pojechałem sobie do Kołobrzegu i to samo wróciłem sobie z powrotem. Do Kołobrzegu pojechałem w ścisłym celu, żeby dogadać sprawę, którą miałem do załatwienia i o której później. I skończyło się tak, że w nocy byłem bardzo blisko dzwonienia po pogotowie, ponieważ miałem bardzo płytki i bolesny oddech. Nie byłem w stanie się przewrócić z jednego boku na drugi. Tak więc skończyło się żarciem tabletek przeciwbólowych w ilościach, od których siadają nerki. Więc tak, poczułem nerki, po kilku dniach przestałem też jeść te tabletki, teraz jestem już czwarty dzień bez tabletek, ten palec dalej jest połamany, tę brzydką szynę tego wiechcia będę musiał nosić jeszcze przez 8 tygodni. Nerka przestała mnie boleć, śpię już normalnie, oddycham coraz lepiej i w sumie tak naprawdę to jestem chyba gotowy, żeby wyjść i spokojnie pojechać jako ta straż tylnia w grupie i pilnować po prostu wszystkich tych, którzy nam się ewentualnie pogubili albo mają jakieś problemy techniczne z rowerem, jeżeli będą potrzebowali pomocy na tym evencie. A kolejna rzecz, którą zrobiłem źle, pomijając to, że poszedłem w ogóle na rower, to, że źle zaplanowałem urlop, który nie był tak naprawdę urlopem. Jechałem tam w celu kręcenia imprezy w zaprzyjaźnionym lokalu i ten tydzień przed imprezą po prostu stresowałem się tym, jak to mi wyjdzie, a powinienem to zrobić inaczej. Po prostu powinienem pojechać na gorąco, polecieć, filmować imprezę, a później mieć tydzień urlopu. Wtedy miałbym urlop, plus może czułbym się lepiej, bo jednak te żebra zrastałyby się już troszeczkę dłużej. Tak więc miałem plan, żeby nagrać ten odcinek gdzieś tam w plenerze, ale ta moja trzecia jazda gravelem jednak nie wypaliła, ponieważ myślałem, że wykręcę kopyta. Tak to się mówi? Wykręcić kopyta? Tak, że wykręcę kopyta. A później już po prostu musiałem zasiąść nad materiałem i siedzę dalej nad materiałem. To jest 500 GB tego typu rzeczy, z których muszę wyłuskać te najładniejsze, najlepsze rodzynki, podłożyć pod muzykę, znaleźć muzykę. Film ma się składać z trzech części. I tak teraz spędzam czas na edycji tego filmu. A teraz przejdę już do sedna, czyli do tego, kto dostanie jersey POK. Jersey POK powędruje do Bike Plus. Bike Plus jest również ze mną od początku. Bike
prawie, nie, no w sumie od początku. Bike Plus również ma swój kanał, na który polecam zajrzeć od czasu do czasu. Bardzo specyficzny, bardzo spokojny, nie nerwowy, nie stresowy, nie próbuje być fajny na siłę. Tak więc Bike Plus poproszę o adres do wysyłki na ten adres e-mail. Jersey jest w Polsce, więc wysyłka tym razem nie powinna zająć dużo czasu, paczka nie powinna nigdzie zabłądzić. Następny gadżet, następny upominek, który będę miał dla Was jest również, już w sumie mam, jest również od POKA. Na razie nie będę nic mówił, ponieważ szykuję recenzję konkretnego produktu, którego używam od kilku miesięcy z miesięczną przerwą po tej wypierdzielce, z miesięczną przerwą po tej wywrotce oczywiście. I ten drugi produkt też jest już w Polsce, więc myślę, że uda się to wysłać na święta, ponieważ jak wspominałem wcześniej, patrona nie ma, dalej sam sponsoruje swój własny kanał, więc wszystko kupuję to za swoje własne pieniądze. Będą recenzje rękawiczek, ponieważ przetestowałem kilka rękawiczek z jakąś tam formą ochrony, ale bez żadnych plastikowych skorup, ponieważ tego typu rzeczy nie lubię i mam trochę ciekawych wniosków. Będzie trochę o portkach od Foxa, których zostałem wielkim fanem i trzymajcie kciuki za mnie w sobotę, żeby po prostu mi ta klatka piersiowa nie eksplodowała. Wszystko na dzisiaj i widzimy się, kiedy się widzimy.